Małe, ale wariaty. A jak cię jeszcze wykręcą od tej kwaśności, to dopiero będziesz śpiewał inaczej. Zapraszam na serię Tigerów, które są małe, ale za to pierdzielenie kwaśne. Siemano ekipo, witam was serdecznie. A co my tu mamy od Tigera? Tak zwaną serię małych, ale wariatów. Tak jest, Tigery Hedgehog. W trzech smakach. Nie wiem, kurde, kiedy powychodziły. Jestem pewien, że ten na pewno wyszedł ostatnio. A z tych dwóch, może spróbujemy najpierw kwaśnego mango? Czy kwaśne jabłko? Dawać kwaśne jabłko, potem mango i truskawka, ale nie żeby coś, małe ale wariaty się rozwinęły. Bo jak dobrze wiecie, mamy jeszcze Tigery Creative Booster. I jak teraz to przetestować? Ja powiem wam. Najpierw przetestujemy sobie mandarynkę czy poziomkę. Poziomkę. Czyli tak i siak będziemy zaczynali to od serii Hedgehog. Więc tych panocków na razie odstawiamy. A tu bierzemy na warsztat Tigera, który ma być kwaśny. Tiger Hedgehog o smaku kwaśnego jabłka. W końcu sok jabłkowy będzie miał swoje zadanie spełnione w 100%. Jestem ciekaw, jak to jest z innymi tymi. Dajmy na to mango. Winogron 10%. Kurde, czemu mango nie ma? To co, winogron ma robić za mango? Dobra, po to będziemy sięgać potem. Ja cię dupią, 150 ml, czy to będę musiał testować już bezpośrednio ze szklanki? I tu mamy w 100 ml, czyli jeszcze pół, czekaj, to ma naprawdę 100 ml, czy tak, 150, super. Dobrze, że się nie pomyliłem. Nie będę miał takiego problemu z wyliczaniem, no bo jedna ta wartość jeszcze pół kolejnej. W sensie jak mamy na przykład 22 kalorie, to jeszcze dodać do tego 11, czyli taka mała puszka dostarczy wam 33 kilokalorie, 7,2 grama cukru, 21 grama soli, 10,5 mg niacyny, witaminy B3, witaminy B6, 10,5, nawet chyba tysięcznej miligrama. Kwas pantotenowy, o, tak nisko? Okej. 2,1, 3 mg kwasu pantotenowego i witaminy B12, 7,75 mikrograma. Niby to jest takie łatwe, a jednak nie. No i smak jabłkowy. Jak mówiłem, w końcu sok jabłkowy nie będzie podstawą dla jakiegoś innego smaku. I jeszcze kwaśny energetyk. Jeżeli to jest seria, że rozsadza czachę. Jak mówiłem, wyznacznikiem jest Warhead. I jak mówiłem, mam problem, jeżeli chodzi o rozmiar tego napoju, bo jeżeli walnąłbym do szklanki, to albo cały, albo pół. A jeszcze siostra chce spróbować. Siostra, która kurde nie uznaje żadnych kwaśnych energetyków. Dla niej kwaśne to po prostu słodkie. Nie wiem, co was pierdzielone z tym, z zmysłem odpowiadającym za kwaśność. Ale zobaczmy, jakie. Czy to jest naprawdę kwaśne, to po pierwsze. Po drugie, jak to będę rankingować z innymi jabłkowymi energetykami, dla przypomnienia. Pierwsze miejsce niezmiennie należy do Blacka Apple Mint. A więc jak to będzie z tym? Kurde, zielone jabłko. To pachnie jak każdy jeden energol o smaku zielonego jabłka. Nawet bez żadnych, bez zapachu kwaśnych cukierków. I tak patrząc po tym najważniejsze, ile ma miligramów kofeiny. Czy mi się zdaje, czy naprawdę ja zapominam o tej kofeinie?
32, czyli 6, plus 16, 48 mg na taką małą puszkę. Co oznacza, że będę mógł jeszcze jednego spróbować dzisiaj. Co prawdopodobnie będzie ten Creative Booster. I naprawdę, te Tigery konkretne są naprawdę popierdzielone. Ale o tym oczywiście powiem, kiedy będę go testował. Na razie, Tiger Hedgehog, kwaśne jabłko. Naprawdę muszę wlać troszeczkę. W sumie tyle wystarczy. Tak, nie można się nie mylić. To jest jednak zielone jabłko. Sprawdź, jak ciebie wykręci. Kurde, jeżeli wystawiają takie coś na puszce, jeszcze czachę eksplodującą, to jeżeli to mi nie wykręci twarzy, to no tak nie będzie. Nie będę mówił złych słów, co nie? Ale dobra, sprawdźmy, jak to będzie smakować. Dobra, jest kwaśny. Przyznaję, jest kwaśny. Zwracam honor. Ojej! Nie tak kwaśny jak Center Shocki jabłkowe, nie. To jest tak o połowę zmniejszona ta kwaśność. To jest formalnie jakbyście do Tigera jabłkowego. Który to był jabłkowy? Jestem pewien, że kiedyś chyba piłem jabłkowego Tigera, ale z tych energoli co znam, oczywiście, jeżeli do Blacka dodalibyście soku z cytryny, to smakuje tak mocno jak połączenie jabłka z cytryną i to nie z sokiem cytryny, tylko kwaskiem cytrynowym. Aż jestem ciekawy, jak, co tutaj odpowiada za tę kwaśność. Regulatory kwasowości, czekaj. To oznacza, że to jakby nie to. Dobra, dodają do każdego Energola właśnie regulatory kwasowości, żeby to tak nie. Żeby nie był ten smak kwaśny, jak przy przypadku tych tanich energetyków. Swoją drogą, jeżeli miałbym być szczery, to nie jest tak kwaśne jak dajmy na to właśnie napój Warhead. Warhead to jak ci dało po mordzie tą kwaśnością, do teraz czuję ten smak. On był naprawdę przyjemny, ta kwaśność dodawała mu tego charakteru. A tutaj, jak mówiłem, to mi smakuje, jakbyś do soku jabłkowego dodał kwasku cytrynowego. A jestem ciekaw, jak to będzie przy przypadku, czy to mango, czy truskawki. Kolejny oczywiście wieża ten poziomkowy, nowy, mały Tiger, Creative Booster. Ale co? Według mnie to by było na tyle. Podsumowując, to smakuje, jakbyście naprawdę rozpuścili gumę jabłkową Center Shock. Wydupcyli z niej jeszcze połowę tej kwaśności i albo jeszcze druga wersja. To jest po prostu sok jabłkowy z dodanym kwaskiem cytrynowym. Aż się jeszcze upewnię. Po czasie jeszcze to mija i jakby to było jeszcze większe, to myślę, że pod koniec nie czułbym już tej kwaśności, ale to po prostu właśnie tak smakuje. No i co? To by było na tyle. Widzimy się następnym razem przy Tigerze Creative Booster. Możliwe, że jego jeszcze przetestuję dzisiaj. I powiem szczerze, muszę wam powiedzieć o wielu rzeczach, jakich się dowiedziałem o nim. Dzięki w ogóle z góry Kamil za informacje o nim. Widzimy się następnym razem. Jestem też naprawdę ciekaw pozostałych smaków Tigerów Hedgehog i ciekawy reakcji siostry. Oczywiście dam odpowiednią adnotację. Do następnego razu wszyscy.